A? Co tu się dzieje? Bitches! Siema wszystkim! Z tej strony PG! I zgadnijcie co? Po jakichś dwóch latach... Oh my fucking god! Czas przyszedł na kolejny let's play! Oh my god! Czyż to nie jest zarąbista sprawa, czyż nie? Oh my god! Tak więc no... czemu po takim czasie decyduje się na let's playowanie Resident Evil 2? No cóż, no jest w tej grze dużo zombiaków, no nie? A mój kanał let's playowy to w sumie sam w sobie był martwy i teraz go wskrzeszam i to będzie nieumarły, który żyje. I teraz, no, można powiedzieć, że mój kanał let's playowy to taki żyjący nieumarlak. No, proszę bardzo. No, więc jeszcze tam popatrzę trochę, co nie. Exit, nie ma już nic do patrzenia. Więc proszę państwa, oczywiście no nie będę przedłużał, bo nie będę o wszystkim gadał co i jak podczas samej rozgrywki. Więc no... My fucking god! Resident Evil 2! Let's go! A, i to będzie kampania Claire A, no nie? Zwykle gram Leon A, Claire B, no nie, bo ta gra ma dwie płytki i każda płytka jest ekskluzywnie dla jednej postaci, no nie? I ten, i... Oh my god! It's a zombie! Kurwa, co się dzieje? Z tym dźwiękiem! Zaraz! Stop! Nie, dobra, czekajcie chwilę, muszę to zmienić, ZW. No i wróciliśmy, mam nadzieję, że teraz nie będzie problemów z dźwiękiem, bo jak będą, to oh my fucking god się wkurwie. Błagam panie zombie, proszę nie napierdalaj swoim głosem moich delikatnych uszu tym razem. Wezmę trochę podgłośnie. No! I tak można, kurde, słuchać! Przy okazji trochę się... Kurde, przestraszyłem się, że znowu będą jakieś zakłócenia. Nie, są! What the fuck się dzieje z tym pierdolonym komputerem i z tymi emulatorami i z tym wszystkim? No, mniej więcej to streszcza to, co się działo w pierwszej grze. No, czterech przetrwało z pierwszej gry. Eksperymenty dalej trwają pod parasolem Umbrelli. Szkoda, że... No, i znowu jakieś kurwa problemy, no. Sorry, ja już nie chcę mi się z tym pierdolić. Mam nadzieję, że wam to na górnym prawym rogu nie będzie zbytnio przeszkadzało. Dinner! Trzeba przyznać, że te stare cutscenki z PlayStation 1 mają swój urok, czyż nie? W sumie nawet ten, wyglądy postaci bardzo często też mają swój zarąbisty urok. Szkoduję, że podczas scenek nie ma tych napisów. To nie jest wersja europejska, więc... O! Kurde, pijany chuj na stację benzynową przyszedł. O kurde, ketchup. Sorry, ale mnie to na te migające zakłócenia na górnym prawym rogu wkurwiają. Mam nadzieję, że u was tak nie będzie. Nie martwcie się, to tylko podczas FMV będzie. Kitty! Kotek z piekła rodem. Zamiast kotka jest dziadek z piekła rodem. Świeże mięsko, pozwól mi się wgryźć w twój tyłek. No kurde, jest tutaj tyle fanów Claire Redfield, że ja pierdzielę. Moja waifu! Kolejny chory!
Moja waifu! Teraz ty jesteś moją waifu. Nie martw się, nie jestem weebem. Nie zamykam figurek w słoikach. I nie robię zbereźnych rzeczy. O kurwa, policjant! W dzisiejszych czasach policjant nie jest zbyt dobrze widziany. Tak, broniłem naszego pana prezydenta Kaczyńskiego. I teraz wszyscy mnie nienawidzą. Kto kurwa lubi policję w Polsce? Mam nadzieję, że nie jesteś proaborcji. Bo będę miał wpierdol. Pewnie, daj kurde cywilowi pistolet. Aaa, lol! Okradałem wasz radiowóz, skurwysyny! Tak właśnie się dzieje, jak dzieci nie zapinacie pasów bezpieczeństwa. Bo mam pasy bezpieczeństwa. Optimus Prime! Autoboty! Uciekamy! Kurwa, zombie, autoboty, co jeszcze się tutaj stanie? Raccoon City to jest pojebane miejsce. I jeszcze ludzie, którzy chcą gryźć waifu za tyłki. Mam też nadzieję, że pikseloza wam nie przeszkadza. Nie mam zielonego pojęcia, jak to naprawić. They were parted by an escapable destiny. I proszę państwa, teraz zaczyna się run without damage, no damage run. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. Czemu kurwa jest wszystko spowolnione w kuj? Ja pierdolę, czekajcie. Chwila, moment, znowu muszę coś odjebać. ZW, kurwa! No i wróciliśmy do jasnej cholery, wybaczcie za tyle problemów technicznych. Ale kurde, ja robię pierwszy raz let's play od 2 lat, więc chyba ma prawo mi się coś jebać trochę. A sprawdzałem wcześniej, czy wszystko działa, ale nie. Przy okazji mam nadzieję, że to, że gra wygląda nieco inaczej teraz, to wam niezbyt przeszkadza. Umiem otwierać drzwi, nie jestem zombie. Nie podrywaj mnie. Przestań mnie podrywać po raz drugi. Ja ci mówię, ja mam brata, który ma bicki 50 cm szerokości. I on jako hobby napierdala sobie głazy w Afryce. I łby innym zombiakom, więc jeżeli się nie odczepisz ode mnie, o! No i to by było na tyle. Burger! Big Mac! Nie martw się, panie, uratujemy cię. O! Albo nie. Ha, okradłem cię. I spierdalam. Hi, hi, hi! Wziąłem sobie jego kuszę, jego portfel. Żyć nie umierać. I mój no damage run poszedł się kochać, ale trudno. Do widzenia. Ciesz się, że nie spotkasz się z moim bratem Chrisem Redfieldem. A! Waifu! Kurwa, kolejne weeby wypierdalać ode mnie. Nie ręczę za siebie, mam pistolet. O nie! Jeszcze żyjesz? Widać, siła twojego weebostwa jest jeszcze większa niż siła mojego kurde pistoletu. Dobra, wezmę ciebie też za jebie, bo... albo nie. A!
panie policjancie, proszę mnie tutaj coś zrobić, bo tutaj jakieś nerdy chcą się do mnie dobrać. Haha. A tutaj plot twist, policjant to też weeb. Śmieci. Nic nie ma ciekawego. No więc tak, co to się stało, że ja ten, można powiedzieć, tak jakby reaktywowałem mój kanał let's playowy, tym oto let's playem. Cóż, szczerze mówiąc, jakby to powiedzieć, czemu do tej pory filmików nie było? To be honest, tak trochę mnie te let's playe... No, przestały mieć ten, jakby to się mówi. Zaraz wam pokażę, jak tutaj się rozprawić z zombiekami. Ten, no, jak kurwa! Nie znajduję tego słowa! Nie miałem już tego, motywacji i tak dalej, no nie. Przestały mieć do let's playowania. Kurwa, nie żygaj na moje konwersy! Kupiłam je wczoraj! I nie chcę, żeby już były brudne. A moja kurtka jest z Supreme. Więc proszę też mnie tutaj jej nie ruszać. I tak, o, no, oczywiście, narzygała mi na buty, no wypierdalaj. Wiem, żebyś takie chciała mieć, ale please, bitch please. Teraz powinienem może był tutaj raczej ich pieprznąć tak, żeby się położyli i później uciec, ale nie, ja wolę wszystkich zajebać. Ja jestem waszym władcą! No kurwa, ile jeszcze będziecie kurde stać? Stawać raczej, znaczy się. Dobra, ten leży... No kurwa, jeszcze?! Ile mam jeszcze kurde was napierdzielać tym nożem po mordzie, żebyście padli w końcu? Jeden widzę, że nie żyje. Jeszcze trzech zostało. Kurwa! Czy tak bardzo chcecie moje buty? Nic z tego. Wypierdalać. No ja... Nie, dobra, dość. Skończyło się bycie miłym. I ciebie po mordzie jeszcze. Ale PG, to jest marnowanie nabojów! W tej grze tyle jest, kurde, nabojów ci dają, że ten, bez problemu rozwalisz wszystko i jeszcze zostanie ci tego multum. W pierwszym erze, kurde, trzeba oszczędzać nabojów. Tu można, kurde, łazić ile ten... Łazić, napierdzielać ile się chce. Ale tak czy owak, przynajmniej tę początkową lokację lepiej, no... Uważać z nabojami, bo mogą się, no, skończyć. Ale no, tak czy siak, no, brak motywacji i tak dalej, żeby tego wszystkiego robić i kurwa wypierdalaj. Też chcesz moje konwersy? Paszła won. Dobra. Ale no, tak sobie pomyślałem, no, w sumie trochę, szczerze mówiąc, po tak długim czasie się stęskniłem trochę za tymi last playami, no nie. I sobie pomyślałem, że o, czemu by sobie czegoś nie zrobić? Won! Nie jestem twoim hamburgerem! Kurde, pierdzieleni Amerykanie we wszystkim widzą tylko żarcie i tylko ciebie chcą zeżreć! Tak jak rodzina Boczka! Boże, ja bym nie chciał mieszkać z rodziną Boczka. Nie dość, żeby zeżerli wszystko z lodówki, to jeszcze by i ciebie koniec końców zeżerli. A tutaj Zong zamiast ciebie biorą listonosza Edzia. Jej, Marycha! Nieźle maskują tutaj tę marihuanę, ale mój nos jest zbyt czujny. No i trochę wiem mniej więcej, gdzie tutaj są poukrywane przedmioty. Mają rozmach, skurwysyny. Dobra. To tak, no i pomyślałem, że no, zrobiąc let's play po tak długim czasie, dobrze by było na rozgrzewkę zrobić coś, co umiem przechodzić. Coś, z czego noobem aż tak bardzo nie jestem, więc zdecydowałem, czemu by nie zrobić erę dwójki. Wszystko pozamykane, ta dobra, gdzie ja powinienem teraz iść? W sumie to teraz cały świat otwiera się przede mną, tak mi się wydaje. Pójdźmy, nie, zaraz, nie tędy. Tam, tutaj skrzynia jest.
A nie, elektronicznie zamknięte. A, dobra, to wiem, gdzie mam iść. Tutaj! Jedyne drzwi, które są teraz otwarte. O kurwa, Mucin! Are you the only officer left in the building? Who are you? Kim jesteś? Zjadłem za dużo pizzy i konam na podłodze. Zobacz na moją ubabraną koszulkę tym sosem pomidorowym. Była dobra, bo hawajska. O mój Boże, to ty zasługujesz na śmierć. Patrzcie na szafkę! Sonocino Sadame! Czy ty jesteś Jojo? Od kiedy Jojo byli czarni? W sumie, jak Dio lubi wsadzać siusiaka we wszystko i we wszystkich, to nie dziwię się, że wsadził też wszędzie tam, gdzie nie trzeba. I tak powstał... Bambo Giovanna. Jesus Christ, jestem takim rasistą. Ale za to mnie kochacie. Kurwa, człowiek kona, bo nażarł się za dużo pizzy, a ja sobie kurwa jaja robię. Dobra, wypierdzielaj, zasługujesz na śmierć za to, że we mnie celujesz. I paszą won. Pewnie, kurde, zamknij drzwi, wiem, że tam miałeś jeszcze dodatkowy zapas pizzy. Sam pewnie będziesz teraz już żar. Ale jebać cię, bo wiem, że to hawajska. Hawajska nie jest zbyt smaczna. Fuj, nie lubię ananasów. Dobra, teraz idziemy tu. Ściągamy Tibię. Oczywiście na jego koszt. Co z tego, że to darmowe MMO? Jej, okej. Co ja takiego mam? Okej, już wiem, co ja takiego mam. Idziemy tam, gdzie chciałem iść wcześniej. Tam jest pudło z przedmiotami. Może powinienem jednak save'nąć na wszelki wypadek. Chociaż no nie... W sumie no, jeżeli chodzi o save'owanie w tej grze, to ja aż tak bardzo... No, korzystam z Inkribonów, jak tylko mogę. By the way, to jest mój wcześniejszy zapis, w którym testowałem gierę i niby wszystko było ok, ale nie wiem, czemu musiało wszystko się zjebać akurat, kiedy sobie włączyłem nagrywanie. FMV, wszystko... A nie, bo ja wiem, dlaczego się zjebało, bo ja bawiłem się trochę opcjami, bo tam zgrywałem gameplay z czegoś. A i tak gameplay i zjebanie się nagrał, bo był strasznie spowolniony i pierdzenie dźwiękowe było w tle. Więc no, zajebiście. Nie wiem, jeszcze wam nie powiem, do czego to było, ponieważ... No niby to jest do następnego filmiku i tak dalej, memorandum nieważne. Widziałem, że tam kod jest, ale no, on nam się przyda później. Spray, on nam leczy całe HP. Zawsze się przyda, ale zaniża rangę, więc nie wiem, czy będę go używał. W sumie nawet nie wiem, czy ja będę patrzył na rangę zbytnio. Tak zawsze B dostaję, bo... Bo tutaj chodzi o to, żeby dostać najlepszą rangę, to musisz grę w mniej niż 3 godziny przejść, nie używając żadnych sprayów i chyba zapisując max 3-4 razy, nie? To zawsze mi się B udawało dostać. Oh my god, to był kebab! Tak czy owak, no. W sumie ile dzisiaj mogę pograć? Myślę, że chyba dwugodzinny odcinek tak na rozgrzewkę byłby całkiem okej, mimo tego, że mogę R2 na jednym posiedzeniu przejść. Przy okazji, oh my god, chciałbym kiedyś zagrać w R2 Remake. Byłoby zajebiście. Dziękuję za naboje, panie policjancie. Gdyby to było Metro 2066, to byłbym happy. Oh my god, kebab! Nie chcę buziaka z języczkiem! Kolejny, kurde! Waifu chcę! Wypierdalaj! A, jeszcze językiem bije. Ale to nic. Przechytrzyliśmy go, bo przeszliśmy przez drzwi.
nic nam nie może zrobić. Ale jeszcze zapomniałem o marihuanie, więc trzeba ją wziąć. Protip, liker jest ślepy i jest czuły bardzo na te, na dźwięki, więc jak chcecie koło niego się przedostać normalnie, to zalecam chodzenie, a nie bieganie. O. Usłyszał? No! A! Kurwo jebana! Ostatni raz daję takie tutoriale! Nie wiedziałem, że na mnie kurde ten, ale no, widzieliście. Widzieliście, co on takiego robi. Ta wreda jedna. Czemu ja wrzasnąłem jak dziewczynka? Tak czy siak. Kolejna notatka, która nie jest ciekawa. Nie chce mi się tłumaczyć wszystkiego z angielskiego na polski, więc no, jak będziecie chcieli, to sobie zapauzujcie. Mam kurwa nadzieję, że sposób prowadzenia tego let's playa nie będzie wkurwiający. A tak jak powiedziałem, no, z wprawy wyszedłem, więc jakoś trzeba do tej wprawy wejść. Mam nadzieję, że R2 jakoś to mi pomoże. Gdzie tu kurwa naboje są? Powinny być. Dobra, nieważne. Jak nie, to nie. Łaski bez. Tutaj wrócimy później. Poświęcenie... Nie, ofiara w ogniach piekielnych. Tutaj będzie potrzebna nam zapalniczka, którą znajdziemy później. To tak. Hell yeah. Tak sobie myślę. Ten, bo ja nie jestem na 100% pewien, czy zrobię taką w 100% reaktywację, no nie, że będą codziennie odcinki i tak dalej, bo codziennie niestety, o fuck, niestety nie będę miał zbytnio czasu, by nagrywać, nie? Jednak no, tak pomyślałem, żeby zrobić jeszcze serię z Resident Evil 7. Ponieważ dlaczego nie, tą gierę mam, raz ukończyłem, dobrze, w sumie nawet pomyślałem sobie, że ten, sobie ją, no, odświeżyć tą gierę. I taki kurde, takie zrobienie let's playa byłoby nawet całkiem git pomysłem, żeby sobie ją odświeżyć. Tym bardziej dlatego, że ta gra jest po polsku, nie, więc tym lepiej. O! Myślałeś, że cię nie widzę. No dawaj, no. Jestem za szybka na ciebie. Teraz to, co tygryski lubią najbardziej. Kastracja! Nie, kurwa, nie żyje. Pacjent umarł. Kastracja się nie powiodła. Ale jest przynajmniej tyle nabojów. Nice. I marihuana. Nawet dwie. Dobra, lecim. Więc no, tak jak powiedziałem, myślę, że jakieś ze dwie godziny tą gierę pogierzymy. Mam nadzieję, że no, będzie wystarczająca ilość czasu do tego. Co ja kurwa mówię? Nawet nie wiem. Nie wiem, co ja mówię, ale dostałem no, ammo, więc się cieszę. Tutaj jest szafeczka na dodatkowe kostiumy, do których nie mamy dostępu, bo to jest czysta gra, a to jest dostęp do tego tylko w New Game Plus. Wezmę... O, chwila, nie, czekaj. Jest jeszcze jakiś dokument, który muszę zebrać, bo ja jestem kleptomanem, muszę zebrać wszystko. Fuck, za szybko. Tako. I no. Czy jest tam coś do zrobienia? Tu chyba nie ma nic zbytnio do zebrania, ale tutaj można zdjęcia robić. Takie stare, z kliszy. Cool rzeczy. Ale save'ne. Kurwa, kiedyś to, że jak się miał aparat, to był kurde pierniczony ten... No jak to się mówi? Prestiż, o! Nie każdy miał aparat ze sobą, a dzisiaj co? Kurde, byle głupi smartfon ma funkcję kamery i aparatu i co?
Prestiż poszedł się kochać. Jej, schody. Okej, to tak. Tak, tutaj zdobędziemy kolejny przedmiot potrzebny nam nieco później. Więc let's do this. Kurwa, głodny jestem, nie jadłem dzisiaj jeszcze nic. Ale kurwa, nie będę jak zombiaki, nie będę żarł, kurde, ludzi, nie? Co by sobie zjeść? Kurwa, niestety niczego zbytnio nie ma w lodówce. A nie chce mi się do sklepu iść kasy wydawać. No to wygląda na to, że chyba umrę z głodu. Kurwa, nie przesuwaj tego w ten sposób, tylko w ten. No! W sumie kiedyś nawet myślałem, tak patrząc na te posągi, żeby sobie pospeedrunować R2 tak naprawdę. Ten, bo no, czemu nie? Ale jednak nie, ja ze speedrunami raczej zbytnio nic wspólnego nie chcę mieć, ponieważ to jest zbyt stresujące. Walczenie z czasem. Tym bardziej, no, będąc perfekcyjnym we wszystkim, co robisz. Oh my fucking god, ja tego nie chcę. Nie chcę być perfekcyjny. Jestem tylko człowiekiem. I'm only human after all. It's locked. A, no tak. To trzeba mnie tutaj wejść. Stars! Jesus fucking Christ, Nemesis, wypierdalaj. Nienawidzę gnoja. Co my tutaj mamy do znalezienia? Chyba tutaj hill będzie. Wiem, że gdzieś tutaj powinien być. Czy to tylko w scenariuszu Leona? A... Fuck, nie wiem. Fuck this shit. To co dziewczynki lubią najbardziej. Duże pukawki. Ja mam dużą pukawkę. Chris's diary. Dzienniczek Chrisa. Nie chcę, kurwa, nic z tego czytać. To są prywatne te zapiski mojego brachola. Drogi pamiętniczku, dzisiaj wpierdoliłem 50 kg sterydów. Dobra robota, Chris. Tutaj jest taki easter egg, że jak 50 razy się zbada ten te biurko, to dostanie się zdjęcie, które będzie można sobie zrobić w tym pokoju wcześniej. I no, to będzie Rebecca Chambers. Kto wysyła do mnie maile? Czego? To jest dopiero R2, ja nie jestem jeszcze aż tak popularna, żeby mi fan maile słali. Fuckem! Jestem silną, niezależną kobietą, pierdolę to wszystko. Kurwa, moje prowadzenie tego elpa jest chaotyczne, ja pierdziu. Normalny człowiek to by pogadał coś o grze i o tym, co się dzieje w międzyczasie, a ja co? Ja kurwa pierdolę 3x3 o gównie, które nikogo nie obchodzi. Ale co zrobisz? Szkoduję, że ten... Nie, już to mówiłem, że napisów nie ma. Ale no, powiem jeszcze raz, że szkoduję, że w tej wersji gry nie ma napisów. Bo no... Nie wiem, ja zawsze wolałem, żeby były jednak te napisy na dole ekranu, żeby... Czy jeszcze ty mi się przydasz? Nie, nie przydasz mi się, ale ty mi się przydasz. Więc ciebie zostawię. No, w sumie no... Nie zawsze, kurde, aktorzy dla mnie głosowi... no, mówią wyraźnie. Więc takie napisy to zawsze jakiś taki spoko bonus. Ponieważ no... O, waifu! Nie, skurwysyny! Paszliwon!
Raccoon City aż roi się od tych pierniczonych skurwysynów. Paszli won! Ha, zabiłem jednego. Hurra! Okej. Aaaa, stój! Mam pomysł. Niepotrzebnie chowałem tego granatnika. Mogę go tutaj zużyć, bo coś mi się wydaje, o ile dobrze pamiętam, ja tam, gdzie ten liker jest, będę biegał bardzo często, więc lepiej, żeby go, kurde, zapierdzielić, mieć go z głowy, niż żeby nam ten odbierał HP po trochu. Tak, myślę, że najlepiej go będzie po prostu rozwalić. Tym bardziej dlatego, że mam jeszcze sloty wolne w inwentarzu, więc no, jak coś się znajdzie nowego, to zawsze dupa będzie pojemna. O. I let's go, madafaka. Nie masz ze mną szans. Wysadzę ci siusiaka! Ona nie ma wacka! Czego? Sisiora! A pani ma? Mam coś lepszego. Grenade launcher, kurwa. No, tutaj już, jako że postraszyłem tych weebów, to nie będą mnie, kurde, tutaj wkurzali swoją obecnością i swoimi rączkami. Brudnymi zresztą. Roar! Do widzenia, skurwysynu. Nie będziesz mnie prześladował swoim wielkim jęzorem. Nawet, kurde, siusiaka nie masz. Coś ty chciał mi niby zrobić w takim razie. Tak się załatwia, skurwysynów. Ale hej, przynajmniej będzie darmowy kebab. Tylko trzeba znaleźć bułkę. I będzie wszystko git. A, no i jeszcze oczywiście jakiś ketchup czy coś. Sałatę. Tam kebabów w sumie zbytnio nie lubię, bo no, mięso jest zbyt żylaste, zbyt jak na moje te mniemanie. Tak, tak, stara fontanna, jednorożec. No, włożyłem jednorożca w otwór. Dobrze, że nie róg jednorożca. Okej, to pamiętam, do czego ten klucz jest. Do dwóch miejsc, ponieważ no, tak jak mówiłem wcześniej, kiedy testowałem gierę, to tam trochę dalej zaszedłem, żeby wiedzieć na 100% co i jak. No więc teraz to trochę tak z pamięci idę, chociaż w sumie i tak idę z pamięci, więc hej. Nawet jeżeli pomijam jakieś drzwi czy coś, to jest jak na razie normalne. Chwila, ile ja mam? Dobra, mam 3 miejsca. Jej! Tutaj znajdziemy dużo przydatnych gówien. A mówiąc to, mam na myśli, że znajdziemy raptem jedno przydatne gówno. No dobra, może dwa. Idziemy tędy. W sumie zawsze mnie rozjebywało to, że ten tyle tutaj tych archiwów, tych dokumentów i tak dalej, a ja mogę przeczytać tylko to. Bo nic więcej mi się nie przyda. Wezmę ten, kurde, materiał OC4. No, na pewno mi ten się przyda później. Tak samo jak ta korbka randomowo położona na górze tej szafki. Uroki survival horrorów. Spamuj X chodząc przy ścianach i może coś znajdziesz.